Panie generale, panowie pułkownicy, szanowni państwo, 15 listopada Poczta Polska przyłączyła się do akcji Murem za polskim mundurem. Przyłączyliśmy się w sposób, który jest charakterystyczny dla naszej firmy. Wykorzystując zasoby Poczty Polskiej na terenie całego kraju, umożliwialiśmy, umożliwiamy i będziemy dalej umożliwiać przekazywanie nieodpłatnie podziękowań, wyrazów uznania, życzeń świątecznych, wszystkich innych dowodów sympatii, pamięci żołnierzom i funkcjonariuszom strzegącym naszego wspólnego bezpieczeństwa na granicy polsko-białoruskiej. We wszystkich placówkach Poczty Polskiej nieodpłatnie, bez naklejania znaczka, można było, dalej można przekazać podziękowania i kartki. Dziś przekazujemy wojsku, przekazujemy funkcjonariuszom Straży Granicznej i Policji pierwszą partię tych kartek i podziękowań płynących z całego kraju. Płynących od rodzin, płynących także często od dzieci, to także często prace artystyczne, bardzo wzruszające. Przekazujemy pierwszą partię kilkunastu tysięcy podziękowań. Dlaczego dziś? Bo w poniedziałek Mikołajki. Bardzo często są to życzenia, bardzo często są to także opłatki. Chcemy, żeby funkcjonariusze i żołnierze w służbie także odczuli, że jesteśmy, że Polacy są z nimi w tym czasie, także w dniu 6 grudnia, który tuż przed nami. I proszę państwa, akcja trwa, akcję kontynuujemy. We wszystkich placówkach własnych Poczty Polskiej, których na terenie kraju mamy 4700, można cały czas składać, przynosić, przekazywać kartki podziękowania bez koperty, bez naklejania znaczka. W polu adresowym wystarczy wpisać obrońcom granicy. My te kartki w dalszym ciągu będziemy nieodpłatnie przekazywać naszym żołnierzom i funkcjonariuszom na granicy. W 20 punktach całodobowych na terenie kraju są do tego dedykowane specjalne urny, specjalne pojemniki. W innych, w pozostałych można to uczynić, przekazując taką kartkę, taką pocztówkę, taką pracę graficzną czy artystyczną naszemu pracownikowi. Proszę państwa, oprócz tego warto wspomnieć, dlaczego jesteśmy w tym właśnie miejscu, dlaczego w Białej Podlaskiej. Biała Podlaska to miejsce, do którego wojsko wróciło po bardzo wielu latach. To kompleks wojskowy, to garnizon będący częścią formowanej decyzją ministra obrony narodowej z 2018 roku 18 Dywizji Zmechanizowanej, powołanej właśnie po to, aby stać na straży bezpieczeństwa wschodniej części naszego kraju. Dlatego na terenie tego kompleksu jesteśmy, dlatego dziękuję bardzo za gościnę panu generałowi Gromadzińskiemu. Możemy się tu spotkać. Wojsko wróciło tu w istocie, w praktyce w tym roku. To jest kompleks, który jest bardzo świeży. Bardzo duże, bardzo rozległe. Wreszcie ostatnia rzecz, proszę państwa, to nie koniec akcji, które Poczta Polska prowadzi i zamierza przeprowadzić w związku z naszym uczestnictwem w akcji Murem za polskim mundurem. Planujemy wspólnie przyłączyć się do inicjatywy Narodowego Banku Polskiego i wyemitować specjalny, dedykowany obrońcom naszych granic znaczek pocztowy. Mam nadzieję, że będzie to wspólna emisja Narodowego Banku Polskiego i Poczty Polskiej. NBP zapowiedziało ustami pana prezesa profesora Glapińskiego monetę, banknot. My chcemy do tego dołączyć nasz znaczek. Bardzo dziękuję. Dziękuję wszystkim tym Polakom, którzy włączyli się w akcję, którzy przekazują za naszym pośrednictwem. Poczta Polska jest tylko narzędziem. Poczta Polska jest narzędziem, które umożliwia w tym przypadku przekazywanie swoich słów uznania, podziękowań, gratulacji, życzeń świątecznych żołnierzom i funkcjonariuszom. Jesteśmy po to, aby takie właśnie możliwości stwarzać. Dziękuję tym wszystkim, którzy w akcję się włączyli. Zachęcamy do tego, żeby dalej je przekazywać. Będziemy na bieżąco tutaj na wschodzie udostępniali, przekazywali je żołnierzom i funkcjonariuszom. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, chciałbym bardzo serdecznie podziękować za tą akcję Murem za polskim mundurem. Dzisiaj mamy wymierne dowody tej sympatii i wdzięczności, jaką okazywana jest przez społeczeństwo dla żołnierzy. To naprawdę wiele dla nas znaczy, że w trudnej naszej służbie mamy wsparcie naszego społeczeństwa, że szacunek do munduru jest widoczny na co dzień. Ja bym bardzo chciał podkreślić, że wiele tych kartek, które pan prezes Poczty Polskiej dzisiaj, Tomasz Dzikot, przekazuje nam, są wykonane ręcznie. To pokazuje to, że wiele
wiele osób poświęciło swój czas, energię na to, aby swoje emocje przełożyć na te piękne kartki i obiecujemy, że jeszcze dzisiaj te kartki znajdą się na posterunkach naszych żołnierzy, aby w ten sposób mogli czuć to wsparcie państwa, które jest okazywane na co dzień. My na co dzień w strefie przygranicznej spotykamy się z wieloma, objawiamy sympatii. Wystarczą proste słowa: dziękuję za waszą służbę, i to słyszymy codziennie, ale te kartki na pewno, zwłaszcza w tym okresie świątecznym, mikołajkowym, dla nas wiele znaczą, za co serdecznie dziękujemy. Szanowni Państwo, przyłączam się oczywiście do podziękowań pana generała Gromadzińskiego. Akcja Murem za polskim mundurem ma o tyle jest ważna, że powoduje, iż mamy świadomość, iż nasza codzienna służba ma sens. Ja chciałbym szczególne wyrazy podziękowania złożyć dzieciakom za uczestnictwo w tej akcji, bo przecież dla nich to wszystko. Bardzo serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, ja oczywiście przyłączam się do tych podziękowań, które przed chwilą zostały wyartykułowane przez moich przedmówców i w imieniu policjantów, którzy na co dzień biorą udział w operacji Granica, chciałem bardzo, bardzo serdecznie podziękować za ten prezent mikołajkowy, prezent w postaci wyrazów wsparcia i uznania dla naszej trudnej, niebezpiecznej służby, a które to wyrazy zostały przekazane za pośrednictwem Poczty Polskiej w ramach akcji Murem za polskim mundurem. Szanowni Państwo, jestem głęboko przekonany, że dla tysięcy polskich policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej, żołnierzy, to bardzo ważne słowa. Słowa wsparcia, słowa bardzo istotne, a przede wszystkim niezwykle motywujące. I za te słowa w imieniu polskich policjantów, wszystkim tym, którzy wykonali te kartki, które te kartki do nas przekazali, chciałem bardzo, bardzo serdecznie podziękować i jednocześnie zapewnić Państwa wszystkich, że w dalszym ciągu będziemy wykonywać swoje obowiązki w sposób jak najlepszy, by zapewniać integralność granicy, jej nienaruszalność, by granica była bezpieczna, a nade wszystko, by mieszkańcy tych terenów również mieli to poczucie bezpieczeństwa. Dziękuję bardzo.